Cóż przyniesie nam dzisiejsza wędrówka? Pokonaliśmy ostatnio tutaj chłopaków na arenie. A teraz ruszamy dalej tą tajemniczą ścieżką. O, już mamy. Ale pięknie te bomby wyglądają. Takie piękne, duże bomby. Powinny mieć większe obrażenia. I już pierwszy miecz. Nie trzeba kupować, bo obrażenia 3, obrażenia 1, platy, nowy niszczyciel. A jednak tu się przewija ten cały. Dobra, bierzemy platynowego niszczyciela. Widzicie, 3000 w sklepie kosztował. Znaczy, nie wiem czy on, ale taki miecz z obrażeniami na pewno. My go tutaj już sobie zdobyliśmy. Co to będzie, moduł? Moduł! Obwodowo znajdujesz moduł elektrycznego uderzenia. Dodaje możliwość wyładowania wiązki energii nad i pod tobą. Okej, aż z tego wrażenia wypuściłem kulę mrożącą. Moduł elektrycznego mrożenia. Czyli do góry strzelam i w dół. Okej. I tu już pierwsze możemy... Pierwsze użycie zrobić. Mamy już podwójny skok. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Te nasze moduły. O, brakuje nam chyba 3 modułów. Raz, dwa, trzy. Ciekawe, co jeszcze będziemy mogli robić. Ha. Właśnie, głową trochę pouderzaliśmy. No, ale wychodzimy na powierzchnię. Mkniemy dalej w tej krainie. Mamy już arenę załatwioną. Więc nie powinno być już... problemów. Nadziałem się na te... On nic nie robił, a ja się nadziałem na jego... tak zwane... albowiem iż... Czyli my mamy nowy poziom, a ja tego nie zauważyłem, bo chyba tak. I idźmy dalej w tą siłę. Twoje pięści są naprawdę wytrzymałe. Nic to za dużo nam nie mówi. Potem mamy ataki specjalne, zadają znacznie więcej obrażeń i robi się to naprawdę, naprawdę tłoczno. No, zobaczymy, ile nam jeszcze się uda poziomów do końca gry zdobyć. Na razie sobie pójdźmy tutaj, bo do tych drzwi chyba nie weszliśmy. Zobaczymy, co tu. Jednym strzałem? No to dziękuję bardzo. Ha, jesteśmy tutaj w naszym sklepiku chyba gdzieś. Tam gdzieś była ściana do przejścia. I mamy taka do rozwalenia. I mamy nowego modułu. Czy kartridża. Tutaj są... Ale tutaj tych drzwi nie otworzymy. Więc tu nie możemy iść. Możemy sobie coś kupić. I zobaczmy, czy jest taki... Aha, to są obrażenia 3, platynowy wojownik. A czy nasz miecz ma też 3? Tak, 3. Właśnie. Aha, nic nie kupiliśmy. Dobra, kupmy standardowo olej. Potem już tylko tego będziemy używać. Tych dużych pojemników. Jak skończą nam się te małe, to zaczniemy używać tych dużych. No przydałoby się iść gdzieś... Czy my nie mamy jakiegoś kartridża czasami? Nie mamy. Więc... zobaczmy, gdzie możemy pójść. Były gdzieś takie drzwi do góry. Znaczy do góry. Nie, że do góry, tylko do rozbicia. Zobaczmy, czy tutaj na górę. No to ta mapa trochę tak pokazuje. No tutaj jest strzelająca kulka. Chyba nie tu. Więc my dalej szukajmy, gdzie mamy pójść, co mamy zrobić. O, tu właśnie. Tajemnicze przejście. Udało nam się szybko znaleźć. Gorzej, jak czasem się czegoś...
dość długo szuka. Czerwony na 3 strzały. Ważka na 2 strzały. Bomba. Co tu za wyładowanie elektryczne? Wow, jaka bomba. No, na razie zobaczmy, co tutaj było. Bo tutaj za bardzo nic nie było. Nie, już tutaj jest tych ścian takich ukrytych z sekretami. Czy tu zginę? Czy to jest też samo naprowadzające? Dobra, dobrze, się szybko w miarę zorientowałem. O co, come on? Aha, czyli trzeba rozwalić to, a potem, że niby co. To jest nie taki sposób. Ale jakiś jest. Też nie taki sposób. Może... przeskok, a potem coś dalej. O, dobrze było. Jest pomysł. Co to ja zrobiłem? Okej, czyli tak trochę do sufitu. No, już zaczynamy duże butelki. Oj, oj, po co? No ludzie, serio. No cóż, czasem tak bywa. Przejdziesz taką... Przejdziesz arenę, a zatrzymasz się na czymś takim. Okej. Nie poddajemy się. Prawie przeszliśmy to, ja ciebie. Dobra, ale jest to do zrobienia, czyli... O i zawaliłem sufit. Dobra. Czemu, panie sędzio, czemu, panie Turek? Kończ właśnie ten mecz. Ojejku. Jest! W końcu się udało. Nie wiem, co ta wajcha robiła. Zobaczmy, czy tam coś czasami z tyłu nie zostało. Co ja bym przełączyłem, że... No pewnie będę tędy musiał wrócić. Taki sekret będzie? Ej, może tak, tam już tutaj leci chłopak. Co tutaj jest? Dajcie mi tu jakiś safe najlepiej, albo coś fajnego. O, super, fajna rzecz, olej. O nie, znowu ten kłodo. Naprawdę, wszyscy to widzieli. Już facet pokonany, już się wita z gąską. A tu nagle kurka, ja wiedziałem, coś czułem z tym kurkiem, to jest właśnie taki... Nie można być nigdy pewnym tego wszystkiego. Tylko zawsze szanować tego przeciwnika, nawet taką małą zieloną kulkę. Ło, jaki tu wybuch był. Groźny. I tak szanuję przeciwnika, że zaraz znowu
spadnie. Czy daliby tutaj, żeby już nie trzeba tych koltów przeskakiwać? No ale nie dadzą, nie, bo po co? Bo się człowiek musi, o, pomęczyć. Gdzie ja tu wtopiłem? Na kulce. Tutaj by się przydała mrożąca kula. Ale nie mam mrożącej kuli. Ale spróbowaliśmy go w ten sposób, choćkolwiek bałem się, że on się zaraz odwróci. Osa, czy ta osa idzie już na dwa razy? Tam mamy to przestawione, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Chyba te osy już dwa razy tylko wystarczy uderzyć. I tam jest skrzynka z mapą. Raczej z modułem. Czyżbyśmy do niej szli? Oby tak. Tu jest drabinka. To by się przydało rażące. Tu by się przydał strzał do góry, który nam coś tu zrobi. Otworzy nam drzwi. Weźmiemy sobie pieniędzy. I tu nam otworzy drzwi. Myślę, że cały czas zmierzamy do skrzynki. Właśnie tej. I kolejny kartridż. Co tutaj jeszcze mamy za drzwiach? Może jakieś ubranie? Nie, skrót. Skrót do tego miejsca i fajnie. Nie fajnie, bo będziemy musieli wracać się pewnie przez te kolce. Po co tutaj jest skakanie? No nie wiem. Znowu będzie osa. Bo oczywiście się wszystko odnowiło. I to jeszcze ten mały czerwony chyba właśnie. Robocik. To tam na górę chyba już nie musimy iść. Tylko właściwie stąd przydałoby się wyjść. Bo mamy nowy kartridż. Nagrajmy to. Mamy 2000. Czegoś nam tu brakowało. Kul mrożących. Zamrażających właśnie. I teraz spróbujemy dojść do tego nowego kartridża. Taki, dwie kreski i krzyżyk. A to tu na dół jest. Gdzieś. To chyba nie to jest. Dwie kreski i krzyżyk. Tu jest. To nie taki krzyżyk, ale... wiadomo, o co chodzi. Otwieramy drzwi na dole, oczywiście. W następnym odcinku zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Tymczasem Borynasem.